Siemanie, to jest Perpetuum Games, witam was. Moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie złożyć obornik. No złożymy sobie obornik, bo tego obornika mamy tyle, że trzeba coś zrobić. Więc wiadomo sobie do naszej modoweczki na cudownym sprzęcie, który naprawdę jest zakupiony. No, cudownie, można powiedzieć, takie pieniądze, to się nie ma co dziwić, w sumie. Się dało tą nowareczkę. No ale zajebisty sprzęt. No złodzimy. Powiem szczerze, no miało być akcja pod rzepak. Ale dzisiaj się będziemy myśleć, złożyć sobie obornik pod proszę państwa, pod już chyba kukurydzę, to raczej kukurydza będzie. Taki jest zamysł. Tu jeszcze tak kukurydzy nie było. Ciągle tylko zboża. Kiedy nie było, no ale wiecie, no, zobaczmy tego, że no, nie ma co z tym robić. Tak to można powiedzieć. Tego obornika jest tyle, że no, co trzeba kombinować. Tym obornikiem, więc postanowiłem tutaj sobie rzucić obornik, przygotować sobie, załadać, nie mieć to z głowy. No i tak. Odnośnie tej ziemi, która była poruszana na temacie poprzedniego odcinka, czyli wykupu sąsiadujących działek przy zagospodarstwem. No i powiedzieli, że już jednak mogą to wykupić, jeśli to chce. No i powiem szczerze, że trzeba będzie w końcu wziąć. Naprawdę już mnie zaczynają drażnić. Tyle mogę powiedzieć. I trzeba zainwestować kredyt. Czekam tylko jeszcze, żeby jeden gospodarz zebrał sobie właśnie te łody swoje, czyli pszenicę. I to obratujemy tam z wykupem tych działek. No i będziemy sobie tworzyć. Czekajcie, bo się muszę nauczyć na tą nowakę jeszcze zmieniać, dobrze, to opony strzelam. W razie czego? To tam nic krzywdy nie zrobię. Nie no, nowaka zajebista jest, pła. Nie ma to. Robię robotę. Ale konkret. Sobie cofniemy, zamkniemy, elegancko ogasimy. I tak, no wkurzyłem się, powiedziałem, że jednak jak to ma robić, to niech tak będzie. Że ja sobie wezmę po prostu kredyt. A właśnie, co jeszcze nie wiedziałem. Na samym początku, robiłem sobie balast. Trochę betonu, trochę tam, gruzu, znaczy gruzu. Po prostu zabrałem kiedy spawan. Haczyki, wszystko. No i teraz elegancko balaśnik za niecałe 500 zł zrobiony na szybko. Mam niby balast do tego ciągnika ogólnie, no ale stwierdziłem, że tych balastów nie za dużo zawsze jest, więc tych balastów trochę będzie więcej w tym gospodarstwie. Niecałe 500 zł to tam nie jest pieniądz. Teraz pytanie, czy kurnałem się nic nie pojebałem, tak stoję się nie jebałem. Farmingu. Nie. Elegancko, dobra. Wszystko działa, jak potrzeba. Chyba jedyneczką sobie zarzucimy. Te 9 na godzinę, no i teraz to już jest robota konkretna. Bo w sumie, taka pierwsza robota case'a. Na gospodarstwie z użytkiem. Bo tego jeszcze tego nie robiłem. Mam case'a, a po niego właśnie ten urzędnik wykupowany, bo suspektnie dawać rady sobie z tym urzędnikiem po prostu nie dawał. Więc sobie teraz, no, case w sam raz, elegancko. No i na ten zapasik moc też jest, bo to jest 15 koni. Jest fajnie działa. No trzeba zająć odnośnie tych działek. No i tak wiecie. Przyjechali wieczorem trzech urzędników gospodarzy, żebym to brał.
No i tak wiecie, summa summarum, zaczęliśmy gadać, zaczęliśmy stwierdzać. Mówię, dobra, mogę to brać. Ale już jak chcecie, to mogę brać z tymi polami, które już są, jak to powiem, ogarnięte. W sensie zebrane, a jeśli nie zebrane, no to po prostu kupuję z tym niezebrane. Tę małąkę powiedział, no i to musi z nią być taką walietę. A drugi, ten miał pszenicę właśnie, koło której właśnie też kosiliśmy. No powiedział, że właśnie powie mało, nie podał pszenicę chciałem, żebyś ty mi teraz zerwał. No to mówię, dobra, no to jeśli tak, no to zbieraj szybko pszenicę. No ja sobie tam wejdę po prostu i to sobie ogarnę. Żadnych problemów. Jak chodzi mi, wiecie, przekonam. Chodzi mi o te działki, które mam tutaj. Czyli tutaj, tutaj, no i tutaj. Tylko czekam, aż przyjedzie gościu, no i sobie to zbierze. Iziet. Ja sobie to wezmę i będę potworzę coś z tymi polami, no bo coś na pewno będę chciał potworzyć. Kolejnego jednego pola nie będę tworzył, bo to raczej nie będzie miało sensu. Myślę, że podzielę coś na ten, tu będzie na część pod tamtą stronę pójdzie, tutaj pójdzie pod drugą stronę i coś tam będę myślał. Pod tym względem, że jakoś miała więcej nogi. Jeszcze ewentualnie kredyt trzeba będzie wziąć, no, no nie mały, bo 240-250 tysięcy. Tak liczę na szybko, więc no trzeba będzie to wziąć, no i to kupić. Po prostu. Wiecie, miało być modernizacja, miało być kupowanie innych działek, no ale jeśli tak, wiecie, stany z tematem, że jednak trzeba by kupić, bo oni mają drogi dojazdowej, no to co, nic nie myśleć, tylko trzeba wziąć kredyt i zainwestować, tak, za pieki, no jak przyjdzie, to się to spłaci i finito. Innej opcji to nie będzie, pod tym względem. No i co? Takie to są problemy sąsiedzkie, tak powiem. Gdyby to jakoś miało więcej nogi, no to wiecie. Gdyby sąsiedzi, to byśmy zagadali normalnie. Tak to wiecie, trzeba kombinować, budować, tworzyć. Nie wiadomo co. No dobra, nie będę się kłócił. Jest mieszka, co trzeba. Ja przyjeżdżam. Wjeżdżam pługiem i robię po swojemu tak jak chcę. Żadnych większych problemów. No, a ten liczę na rok czasu wziąć. Czy w moich dochodach. Wiem, że trochę ambitnie. Może jeszcze tego fotowoltaikę wziąłem, to też jakieś koszta poniosłem, tak. Będę mi ponosił, prawda? O 14,5 tysiąca miesięcznie. No, ale tak chciałem właśnie, żeby jak najszybciej to spłacić. Tutaj też problemu nie było, więc no, wychodzi tutaj po grubości przez to, że człowiek inwestuje. Niektórzy nie inwestują, później tak właśnie wychodzi, że nienawiść cała, która jest związana z tym wszystkim. No wychodzi, tak. No tak, no mówię, teraz tylko czekam aż tą pszenicę zbierę, żebym już po całości wszystko wziął jeden kredyt i wtedy kopiował i wszystko. No nic innego człowiek nie poradzi. Chciałem trochę troszeczkę dalej iść tym rozwojem, gdzieś dalej kopiować pola, no ale nie da się, trzeba kupić wszystko gospodarstwa. No ale może to na plus, może jakieś modernizacje wtedy będą robić podobne, będą może tamtej części wtedy mapy, znaczy mapy, klasa, może w tamtą stronę pójdziemy, czy tam będziemy tunować, nie wiem, zobaczymy. Wszystko zależne to będziemy finansowo stali. Wydaje to nie jest jakaś tam, no tak, nieźle, nie jest dobrze, nieźle. Tak jedynie nie ma, pod względem pieniędzy na koncie, płaciliśmy przecież za portu, bo takie 14,5 tysiąca pierwszy przelew. Więc to też już mamy w głowie. Więc są tak. Zresztą oglądał to w poprzednim odcinku, jak to wyglądało z tym wszystkim.
Więc powiem teraz tylko, będę inwestować, kupić paliwo, jeszcze teraz co bym jedną inwestycję, to już patrząc pod tego, no to jest dobra inwestycja. No, chciałem tu jedną rzecz kupić, która by się naprawdę przydała. Konkretnie. A mój popuścił. Co w sumie tak jeździ, jak poprzednio, i tam musiał zrobić później. Nie wiem, po co tak jeździ, jak sobie teraz pomyślałem. Chciałem przejść tak poprzednio, jak później zrobić. Dobra, nie może być. I tak, trzeba się będzie do banku uśmiechnąć, dobrać kredytu, no i tyle w temacie. Nie wiem, czy na dwa, a czy na to na 10 tysięcy, na 2 lata będę miał 25, 4 tysiące, to w tym stylu. Ale podejrzewam, że zaryzykuję i wezmę na rok czasu kredyt. I to doinwestuję. Żeby po prostu już ten temat zamknięty. Później wiadomo, się zamkniemy w temacie rozwoju. Ale myślę, że gdzieś tam blisko wiosny my się powinniśmy odlokować. Pod tym względem, wiadomo, byki miałyby iść na odpłatę kredytu z obawy. No ale niestety nie pójdą, będzie trzeba musiał spłacić kredyt z właśnie z pól, które będą właśnie teraz kupowane. Wierzycie. Takie zlicie, proszę Państwa. Moja pierwsza pracja, też to pomyślałem teraz case'a, który w ogóle schodzi wałkiem. Czyli chodzi z wałkiem, bo z wałkiem nie chodzi. Natomiast na przykład bomba BC. No i tego zbytnio nie testowałem. Dobra, tutaj troszkę pojedziemy sobie, zasypiemy mu na to, żeby później nie terminować, nie wkurzać. W sumie dwa zadania, więc to mogę przyspieszaczem sobie strzelić, bo przyspieszaczem już mogę zrobione od razu, żeby go odmieniać. Chyba tak sobie ustaniemy. Jeszcze gilotynkę zamkniemy, żeby było lepiej właśnie obronić. Mi się zdaje, że to jest taki dość fajny tutaj wygląd tej modeweczki tegowskiego. Fajnie, że taki zestawik jest. Nie w tą stronę. Nie widzicie, teraz są chociaż ten plusek, mam modewakę. No i muszę tu zapinąć. Tu ja mam być, parować. Tam, o Jezu, co ja zrobiłem? Ja muszę tutaj operować tułem, tylko ładowaczką elegancko. Kuźwa, ciężko mi co chcę się nauczyć. Pod tym względem, no ale myślę, że się nauczę tą ładowarką jakoś to operować. Tak. No i tak elegancko jest na cyk. No i tak to sobie można powoli. O dobra, kuśko pochodzi też jest w miarę duży. Dużo właśnie pomaga porównaniu do tego. A te są chociaż dwa krokodyle, które będą właśnie eleganckie pod względem tego, że tak tam będą kieszonki i drugi, a ten jest właśnie do obornika. Więc tu już jest elegancko. No wiecie, to przepiąć krokodyla czy coś, to już nie jest problem. Właśnie. No liczyłem w sumie wziąć już krokodyla typowego ten gospodarki, ale mówię, dobra, nie będę ten, będę sobie krokodyla, zobaczymy jak to będzie. No i tutaj na razie nie ma tragedii pod tym względem, lepiej to mi się jakoś operuje. I mówię, krokodyla może też kupię nowodowaki, ale zobaczymy. My to chyba druga akcja na odcinku w ogóle jest z tą odwagą, bo pierwsza taka była zadawania paszy, się nie mylę. Chyba 7 z 5 nie będziemy mieli 100%, ale nie potrzeba nam w sumie, bo jestem się blisko. Ale wydajność, wiadomo, to jest nówka sztuka, to połowa nówka sztuka. Ta wydajność z tej pompy jest zajebista.
Matę, bo wyślij ten program. A tu mangaweczkę. A, 100 kilo. Faktycznie wyliczone tylko do co do tej. Takie budne na podmurze, no ale wiadomo, sezon jest, wszystko jest. Więc teraz w ogóle jest... Czasu nie ma, mogę tego też chcę pobudować zadaszeniami. Modernizować takie to podmurze, żeby też można było jakoś komfortowo te z tyłu mieć takie zadaszenia. I móc sobie komfortowo mieć te maszynki chować, bo tego po prostu miejsca tu nie mam. Tak sobie myślę teraz, gdzie tu mam właśnie zrobić modernizację, czy budowę, czy coś tam masz przebudowę. No po prostu modernizację. Dobudowanie jakichś tych kwiat w tym stylu. I móc po prostu sobie elegancko te maszynki pochować. Bo tego mi brakuje. Brakuje mi tego garażu, brakuje mi tej wiaty myślę na gospodarstwie, żeby móc sobie komfortowo te, no, robić tak. Chować te maszyny. A pucek też konkretny. Ogólnie ważyłem go, ktoś wychodzi troszeczkę 700 kg, może ci więcej jak 700 kg. Więc to nie ma tragedii. Myślę, że tu do przodu typowo balast taki zajebisty. No jest dużo bardziej klockowany jak klockowaty niż przy tamtej małym się mniejszym case. No ale pasował mi, wiadomo, to jest zrobiony z samemu. No to nie ma co wymyślać. Myślę, że nie chcę, nie muszę tych balastów troszeczkę mieć. Chcemy powiem mieć 3, z tego względu, że jednak mam przeciągniki z turazem. No i wiadomo, że ten balast muszę mieć praktycznie w pobój do wszystkich 3 ciągnika, tak? Czyli usus case, ten drugi, tutaj ten case. Muszę mieć te balasty, więc... No, trzeba trochę będzie pokombinować. Mówię, troszeczkę się plany pozmieniały, trochę się porobiło mi. Pod względem tej wydatków, bo miała być nominacja do tego case'a, no teraz nie będzie, no bo tych pieniędzy nie ma. No inaczej to nie będzie, no my jeśli będziemy brać ten kredyt na ziemię, a będziemy brać kredyt na tą ziemię, no to wiadomo, że trzeba będzie oszczędzać i kupywać wszystko z rozwagą teraz. Póki teraz tków, prawdopodobnie nie zaczną dobrze produkować tego mleka, a czy mleka. Cena mleka po prostu nie poskodzi. Bo ta cena mleka jest taka jaka jest. Mówię po poprzednim odcinku, jaką mam cenę mleka. Więc no tutaj taka jest. Nie za ciekawie, no ale tak wyjrzeć się da. Można powiedzieć. Pod tym względem. Ale to 24 tysiące, 25 tysięcy by wychodziło miesięcznie, więc powiedzieć, że na czysto byśmy teraz wychodzili na zero. Pod tym względem. Ale nic. Mam 40 tysięcy, tak ponad 40 tysięcy wychodzi na daleko. No i teraz na 15 panele. No to 25 tysięcy nam zostaje. 25 tysięcy prawie idealnie to wychodziło na spadek kredytu co miesiąc. Ale no byśmy już mieli ten plus, żebyśmy go już mieli spłaconego praktycznie. No nie oszukujmy się, by momencie, tak? Spłaconego. Bo chciałem, tak jak zrobiłem, że mam teraz 300 ileś tysięcy, a mogę tylko wziąć go na rok czasu. Mogę wziąć go na rok czasu. Znaczy nie, mogę minimum wziąć go na 15 lat. Więc sobie było też, nie wiem, czy to jest na spłacał, czy coś. Nie wiem, muszę się dogadać z bankiem. Czy taka możliwość w ogóle będzie. Tym względem, żeby zapłacić go. No mi trochę tubki dałem pod tym względem. Ale zobaczymy. Pogadam się, jak nie dość obawy będzie, to będzie sobie pasał się od sama, tak będzie spłacany od razu. No i tyle w temacie. No i git. Leci robota. Dowolniczka ubywa, wszystko ubywa, to nie jest tak źle. Więc teraz tak, mamy muszę popracować po pszenicy. Muszę sobie wziąć. Muszę się sobie zwieść. Tam sobie obłonik jeszcze rozwieść.
Załadać i się pak zasieć. Raczej tam to jedno pole miał, tylko rzepaku, szczęście więcej rzepaku nie będę siał. Nie wiem, a nie, jeszcze połowę osób miałem tam się sąsiadujący by sobie zasieć. No, ciekawie będzie. Więc będzie ciekawie, proszę Państwa. Dobra, a nie będę przedłużał. Dzisiejszy musinko byłby to na dre. Jeśli taki już nie będzie spodobał, zaczekaj w górę komentarz. Dzięki za oglądanie, czy będzie na tego odcinka. Na razie, cześć.